Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się i pozdrawia z całego serca wszystkich Państwa, wszystkich oglądających i słuchających. Ksiądz Marcin Krępa. Jesteśmy nieustająco na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Dzisiaj szósty dzień naszego pielgrzymowania. Dzień bardzo wyjątkowy i bardzo szczególny. O ile w ubiegłych dniach martwiliśmy się o nadmierne słońce i o to, że temperatura jest potężna, dzisiaj rzeczywiście doświadczyliśmy tego, że modlitwy nasze zostały wysłuchane, nieco nawet za bardzo, no bo dzisiaj zmoczył nas deszcz i obecnie również to nagranie realizujemy w deszczu, a wykonujemy je pod kościołem w Pradłach. To tutaj miała miejsce msza święta dla części B pieszej pielgrzymki tarnowskiej, w którym była również dokonywana prezentacja tegorocznych neoprezbiterów. Tegoroczni neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w tym roku, związani w jakikolwiek sposób z pieszą pielgrzymką tarnowską, prezentowali się, z jakiej parafii pochodzą, do jakiej zostaną posłani. No i my już wiemy, w jakich grupach będą pielgrzymować w przyszłym roku, o ile zechcą, i gdzie będą realizować swoje powołanie również pielgrzymkowe jako pasterze. Miejmy nadzieję, również przyszli przewodnicy, a może kiedyś w przyszłości również i organizatorzy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Chcieliśmy uhonorować wszystkich neoprezbiterów tym, że otrzymali od pielgrzymów specjalną stułę pielgrzymkową, stuła, czyli szatan, która jest wykorzystywana w różnego rodzaju nabożeństwach. Ta stuła nosi symbole pieszej pielgrzymki tarnowskiej, ma również wyhaftowaną Madonnę z Jasnej Góry, z Częstochowy, do której zmierzamy, a na drugiej stronie to stuła fioletowa, którą można wykorzystywać chociażby w liturgii pogrzebowej albo przy sakramencie pokuty. Ten schemat był zarówno w części A i w części B. Rankiem część A miała swoje nabożeństwo i swoje spotkanie z Panem Jezusem Eucharystycznym na gościnnym stadionie w Żarnowcu, gdzie od lat jesteśmy przyjmowani. Dzisiaj nie byłem przy świętej, jako że na pielgrzymce przeżywamy Dzień Wielkiego Piątku. To liturgia, to śpiewana pasja, to również wszystkie modlitwy, które są w Wielki Piątek w naszych kościołach odprawiane i to również przyjęta Komunia Święta. W ten sposób chcemy zaznaczyć to, że ten dzień Paschy, czyli przejścia Pana Jezusa z tego świata na tamten i moment samej śmierci Pana Jezusa na krzyżu, również w naszych sercach, w sercach pielgrzymów, gości. Nasze nagranie realizujemy już wieczorem, jako że no, dzień dzisiaj był bardzo pracowity i bardzo intensywny i akurat czynimy to w takim klimacie, w jakim przez większą część dnia wędrowali pielgrzymi, czyli w deszczu, czasami trochę mocniejszym, czasami trochę słabszym. W tym momencie ten deszcz jest nie aż taki intensywny jak u pielgrzymów, ale również pada, więc Państwo również możecie doświadczyć tego, że nagrania nasze są realizowane na żywo, no i to jest prawdziwa relacja z trasy. Jutro kolejny dzień naszego wędrowania. Będziemy w Sokolnikach mieć mszę świętą i tam zarówno jedna i druga część będzie miała swoje Eucharystie, o czym opowiemy Państwu więcej jutro, kiedy będziemy podsumowywać siódmy dzień pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Szczęść Boże, wszystkim życzymy dobrego, udanego wieczora. Pochwalony Jezus Chrystus.